Salut, madame et monsieur. Bienvenue à Flixtalk, un podcast qui retrouve les classiques du cinéma. Adam, tak jak się zastanawiałem, wydaje mi się, że z całej historii kina lata 30. to jest moja najmniej ulubiona dekada, najmniej ciekawy dla mnie okres, ale z jednym wyjątkiem. Kiedy wracałem teraz do tej Francji lat 30., tam jednak sporo się działo. Czy to najlepsza kinematografia tego okresu? Zgadzam się z tobą, to co tam się wyprawiało w latach 30. do dzisiaj robi wielkie wrażenie. Jak pierwszy raz obejrzałem francuski film z końca lat 30., wiele lat temu na pierwszym roku filmoznawstwa, to też byłem zaskoczony, że tak stare filmy są tak nowoczesne w formie, tak dotykają mnie już w formie takiej zwykłej fabuły, przejmuję się losami tych postaci, nie są to filmy z muzeum. No pewnie jest jedną z najmocniejszych, ciężko powiedzieć czy najmocniejszą, no bo wykazałbym się pychą, bo nie znam aż tak dobrze kinematografii innych krajów tego okresu. No ale patrząc pod kątem takim, że niemieckie i włoskie kino tamtego czasu było z przyczyn oczywistych nieco skażone. To samo z Sowietami. No angielskie kino, wielkobrytyjskie sobie ostatnio przypominaliśmy, więc wiemy mniej więcej jak tam sytuacja wygląda. Stany Zjednoczone, no to wiadomo, raz lepiej, raz gorzej. Pozostaje nam jeszcze zawsze kwestia Dalekiego Wschodu, no ale chyba w Europie Francuzi nie mieli sobie równych. Dzisiaj sobie trochę o tym kinie lat 30. porozmawiamy. Porozmawiamy sobie o różnych jego aspektach, bo też to jest kinematografia zróżnicowana i też taka, która jednak mocno się różni. Od początku do końca dekady zmiany są olbrzymie. No ale właśnie zacznijmy może od tego początku dekady. To znaczy z jakimi nastrojami wchodzą w lata 30. Francuzi i też francuskie kino, bo to moment wielkiego przełomu. Dopiero co wprowadzony zostaje dźwięk. W przypadku Alfreda Hitchcocka trochę mówiliśmy o tym, jak wielka to była rewolucja. Ta rewolucja dotknęła też Francji, ale też czasy wielkiego kryzysu. Jak Francja właśnie na początku lat 30. wyglądała? Francja dość późno odczuła wielki kryzys, bo w zasadzie u nich załamanie koniunktury pojawiło się dopiero w roku 31, ale w końcu jak to załamanie koniunktury przyszło, no to było bardzo bolesne. Tak jak na całym świecie, miliony bezrobotnych, problemy z przestępczością, problemy z rozwiązaniem najbardziej podstawowych rzeczy w życiu, jak jedzenie, dach nad głową i tak dalej. Pod tym względem Francja wiele się od reszty świata nie różniła. Jeśli chodzi o kino francuskie, to tam z kolei, o dziwo, kryzys związany zarówno z wielkim kryzysem finansowym, jak i sytuacja wprowadzenia dźwięku, która na przykład była tak dotkliwa dla polskiego kina, czy wielu innych kinematografii europejskich, słabszych, gdzie brakowało kapitałów, to Francuzom wydaje się, że nie dotknęła, a wręcz wzmocniła, bo o ile pod koniec lat 20. we Francji powstawało 60-70 filmów rocznie, no to w latach 30. w zasadzie rok po roku realizowali blisko setki. Wydaje się, że dźwięk był zastrzykiem energii dla kina francuskiego, co też można wytłumaczyć naturalną niechęcią Francuzów do języka angielskiego, dumą z własnej kultury, z własnej odrębności, z własnego języka. Oni faktycznie pokochali francuski język płynący z ekranów. Nie było tej sytuacji, która była w Wielkiej Brytanii, że nie ma różnicy między filmem amerykańskim czy brytyjskim, bo z ekranu słychać w dalszym ciągu język angielski. We Francji to była zasadnicza różnica. Choć trzeba przyznać, że we Francji też jest bardzo dziwna sytuacja, bo największe firmy miały duże problemy finansowe. Czy mówimy o Gaumont, czy o Pathé. Oba te giganty stanęły na krawędzi bankructwa i gdyby nie interwencja państwa, to pewnie nie istniałyby dzisiaj. A za tą olbrzymią produkcję filmową to odpowiadały malutkie firmy, które nieraz były powoływane na stworzenie jednego filmu, dwóch i tak dalej, co pod tym względem jest dość podobne do kina polskiego w tym okresie, ale jednak z zupełnie innym efektem. W każdym razie Francuzi jakoś sobie poradzili i trzeba powiedzieć, że już na początku lat 30. ustalił się jakiś taki, ja tak w każdym razie widzę, taki schemat kina francuskiego, czyli pewne gatunki, które, czy tendencje, które się tam pojawiły, to w zasadzie obowiązują do dzisiaj. Czy to będziemy mieć te populistyczne komedie, czy takie hardkorowe kino artystyczne, czy filmy zaangażowane, czy superprodukcje a la Francja. To wszystko zaczęło się w latach 30., przetrwało następne dekady i tak naprawdę jak dzisiaj sobie patrzymy na przykład na to, jakie filmy są nominowane do Cezarów, znajdziemy bezpośrednich kontynuatorów, mistrzów początku lat 30.
Co dla mnie chyba najbardziej niezwykłe, to że mam poczucie, że w tej Francji wydaje się, że im gorzej, tym lepiej. To znaczy w im gorszej kondycji była właśnie gospodarka i branża filmowa pojęta tak właśnie na sposób taki ekonomiczny, przemysłowy, tym lepiej miało się francuskie kino. Wspomniałeś o tym, że Francuzi właśnie w latach 30. produkują dużo więcej filmów niż jeszcze przed chwilą. Wciąż nie są to takie liczby jak w największych kinematografiach na świecie. Amerykanie, Niemcy czy Japończycy i tak mają kilkukrotnie większą produkcję. No ale wciąż, w latach 30. średnio Francuzi ponad 100 filmów rocznie produkują, w rekordowych latach to jest nawet około 150. Odzyskują, można powiedzieć, sympatię własnej widowni, bo Francja była przed I wojną światową największą kinematografią na świecie i największą siłą eksportową, ale I wojna światowa i później ekspansja Ameryki to zmieniła. Ale znowu, w połowie lat 30., na pewno też, tak jak wspomniałeś, dzięki temu językowi francuskiemu, znowu większość rynku rodzimego jest opanowana przez lokalne produkcje, a jednocześnie właśnie, tak jak wspomniałeś, te największe wytwórnie stają na krawędzi bankructwa, były postawione w stan upadłości, odchodzą ich założyciele. To jest, można powiedzieć, taki symboliczny koniec tej pierwszej epoki francuskiego kina. I to w tym samym roku, w 1930 roku, Léon Gaumont i Charles Pathé, czyli założyciele dwóch największych, najstarszych, najważniejszych francuskich wytwórni, od nich odchodzą. Jeśli chodzi o to rozdrobnienie rynku, no to rzeczywiście gdzieś znalazłem taką informację, że w latach 30. istniało aż 285 firm produkcyjnych, które po jednym tylko filmie wypuściły. A nawet te największe, takie jak Pathé, przez całą dekadę wyprodukowały tam około 60 filmów. No to tyle, co duża hollywoodzka wytwórnia co roku mniej więcej robiła. Także wprowadzenie dźwięku nie przechodziło tak dobrze wcale we Francji. Francuzi byli tutaj, jak na pionierów kinematografii, no to mocno opóźnieni. I nie wspominając o Amerykanach oczywiście, ale i za Niemcami, i za Brytyjczykami. Dość powiedzieć, że pierwsze filmy dźwiękowe francuskie trzeba było kręcić w Londynie albo w Berlinie, bo we Francji po prostu nie było do tego sprzętu. Trzy maski z 1929 roku, to jest pierwszy film mówiony po francusku i trzeba było jechać do Londynu, żeby go nagrać na amerykańskim zresztą sprzęcie. Wspominaliśmy właśnie, rozmawiając o Alfredzie Hitchcocku, że w roku 1930 we Francji spotkały się największe wytwórnie, największe siły, jeśli chodzi o to udźwiękowienie kina, i podzieliły ręki między sobą, ale nie ma tam francuskich technologii. Oni wszyscy nagrywali albo na niemieckich, na Tobisie, albo na amerykańskich. Paramount przejął na przykład wytwórnię Joinville pod Paryżem, żeby tam kręcić swoje wielojęzyczne wersje filmów. Pamiętamy, to są jeszcze te czasy, zanim ukształtowała się taka dzisiejsza praktyka, bądź to napisów, bądź to dubbingu, i często kręcono po prostu ten sam film w kilku wersjach językowych. I na rynki europejskie Amerykanie robili to w Paryżu, właśnie przejmując francuskie studia. Pomimo tych wszystkich właśnie kłopotów, w ogóle kultura francuska wtedy kwitnie, i literatura, i teatr. No i kino, mam wrażenie, że też jest w jednej z najlepszych swoich kondycji, mimo że, można powiedzieć, tak jak wspomniałeś, kształtują się wtedy nowe tradycje, też dlatego, że te stare się załamują. I myślę, że tu możemy porozmawiać o pierwszym z naszych reżyserów, to znaczy pierwszym w ogóle ważnym francuskim reżyserze dźwiękowym, czyli René Clairet, bo na jego przypadku świetnie widać to przejście od kina lat 20., w którym on zaczynał i w którym zaczynał raczej jako twórca awangardowy, bo w ogóle kinematografia francuska miała masę awangardowych takich eksperymentów związanych z surrealizmem, z impresjonizmem, dadaizmem i tak dalej. No a właśnie na początku lat 30. zaczyna robić kino inne, kino komediowe, popularne, i to bardzo popularne. My wybraliśmy dwa filmy, Milion oraz Niech żyje wolność z roku kolejno 30-31. Co to są za filmy, jakiego typu postacią był René Clairet? Może od reżysera najpierw zacznę. Był to twórca, który zaczynał jako jedno z takich ważniejszych nazwisk tej awangardy francuskiej. Według dawnej nomenklatury, nie wiem, czy on zaczął się do pierwszej, czy do drugiej awangardy francuskiej, bo to trzy lata różnicy między jedną a drugą, no ale jak się czyta historię kina profesora Teplica, no to jest wyraźny podział. Debiutował w tym samym okresie, kiedy pojawiali się tacy twórcy jak Louis Delluc, jak Jean Epstein, i cała ta mityczna pierwsze pokolenie takich autorów francuskiego kina, impresjonistów. Clairet zrobił dwa takie słynne filmy, Entr'acte i Paryż śpi. Jeden bardziej surrealistyczny, drugi bardziej abstrakcyjny. Generalnie takie fantazje filmowe. No i łączyło go z tym całym pierwszym pokoleniem tych autorów kina francuskiego, że te ich filmy były oglądane w zasadzie przez wąską grupę intelektualistów. Trochę mówiliśmy o tym akurat przy okazji Buñuela, Hiszpana, który jednak zaliczał się do tej awangardy francuskiej, pracował wtedy w Paryżu. René Clairet w lata 30. szedł z takim głębokim przekonaniem, że jeśli chce ze swoim kinem trafić do ludzi, do tych ludzi, na których mu zależy, no to musi coś zmienić w tworzeniu kina. Że kino nie może być skierowane do jakiejś wąskiej grupy intelektualistów, tylko no, musi odpowiadać na
zapotrzebowania widzów. No, to oczywiście wszyscy twórcy filmowi od zawsze tak twierdzą, szczególnie kiedy nie bardzo wiedzą, co mają robić, no to twierdzą, że robią kino takie, jakie oczekują widzowie. Chociaż tutaj to różnie bywa, bo te oczekiwania często się rozmywają. No niemniej jednak René Clair wchodzi z takim impetem w lata 30, 30 rok pod dachami Paryża. Film śpiewany, mówiony i jednocześnie film, w którym dźwięk został wykorzystany w bardzo twórczy sposób, bo nie jest to ożywiony teatr, nie jest to takie nudna opowiastka, w której bohaterowie stoją i rozmawiają. René Clair ma takie sceny, w której widać tylko bohaterów rozmawiających, ale są za szybą, więc nie słychać, co oni mówią. W tym czasie bardzo ważna jest muzyka, która dolatuje z zewnątrz. Albo na przykład głosy bohaterów są zagłuszone przez przejeżdżający pociąg i nie jest to spowodowane błędem technicznym, tylko Clair wychodził z założenia, że pewne rzeczy można opowiedzieć obrazem, więc nie ma sensu, żeby dźwięk opowiadał to, co widać. Więc na przykład w czasie tej przechadzki głównych bohaterów, kiedy zostają zakryci przez dym lokomotywy, wtedy dopiero słychać ich rozmowę. A wcześniej, kiedy pociąg ich zagłuszał, było ich widać, więc generalnie to, o czym oni rozmawiają, można było się domyśleć z ruchu. No po prostu z mimiki, z gestykulacji. No i to była taka właśnie techniczna sprawa, bardzo... I też zauważone już w tamtym czasie. Ciągle tutaj wracam do tego polskiego kina, ale to jest istotna sprawa, bo René Clair był stawiany przez polskich krytyków filmowych jako wzór dla polskich filmowców, żeby oni tak wykorzystali dźwięk, żeby robili takie kino artystyczne, jednocześnie skierowane do mas. W paru artykułach natknąłem się na taki neologizm René Clairy. I René Clairy, no to właśnie miały być takie filmy artystyczne, dźwiękowe, ale które są również popularne. Więc to był taki święty graal, do którego mieli dążyć polscy twórcy w tym okresie. Dzisiaj trochę trudno to uwierzyć, ale właśnie René Clair stał się no, jednym z najbardziej szanowanych twórców filmowych jeszcze na całe dekady, to znaczy jeszcze w latach powojennych. Cały czas on był właśnie wymieniany w Polsce, ale też w innych krajach w ogóle bloku wschodniego, też w Związku Radzieckim. Kilka wyszło monografii na jego temat. Myślę, że też na pewno nie przeszkodziło mu takie mimo wszystko lewicowe zaangażowanie, jakby wspólne wielu Francuzom, to zwłaszcza w filmie Niech żyje wolność będzie widoczne, ale właśnie René Clair można powiedzieć, że spełniał te postulaty właśnie takich awangardowych też twórców, takich jak w Związku Radzieckim, na przykład Eisenstein czy Pudowkin, którzy mówili, że dźwięk nie ma tylko powtarzać tego, co pokazuje obraz, nie chodzi o to, żeby bohater mówił to, co i tak widzimy, ale właśnie, żeby działały ze sobą na zasadzie jakiegoś kontrapunktu i René Clair, mam wrażenie, że dlatego tworzył filmy, które wciąż się świetnie ogląda. To znaczy dla mnie Milion czy Niech żyje wolność to są wciąż dobrze oglądające się filmy, bo właśnie one nie są takie statyczne. Pojawiają się też tam fajne pomysły, na przykład montażowe. W Niech żyje wolność jest świetny moment, kiedy muzyka właśnie staje się czymś, co łączy ze sobą poszczególne sceny i na zasadzie takiego no, montażu wręcz skojarzeniowego zostaje ze sobą zestawione więzienie, szkoła i fabryka, ale wszyscy śpiewają tą samą piosenkę właśnie o pracy i wolności, co dzisiaj wywołuje trochę niedobre skojarzenia, ale na początku lat 30. już to wtedy było ironiczne, więc dla niego dźwięk nie jest tylko jakimś kolejnym kanałem, żeby przekazać te same informacje, ale ma też w ogóle własne walory. Jest jednym po prostu z jego narzędzi, którymi się posługuje, ale żeby nie tylko mówić o dźwięku, no to w filmach tych, które tutaj wam proponujemy, no jest kilka naprawdę ciekawych pomysłów. Film Milion rozpoczyna się taką sceną, taką panoramą nad dachami Paryża, tym razem się znajdujemy i przez okienko w dachu kamera zjeżdża wraz z ludźmi, którzy tam zaglądają i oglądamy jakiś bal, jakąś zabawę, w której masa ludzi tańczy, śpiewa, zaczyna się rozmowa. Co wy tu robicie, zabawa, jak to się stało, powiemy wam. I mamy grupę ludzi wśród tych bawiących się, którzy naraz odpowiadają. To są całkowicie anonimowe twarze, nie wiadomo co się dzieje. I rozpoczyna się zasadnicza akcja filmu, czyli cały film jest w zasadzie retrospekcją. I po kolei te wszystkie postacie, które na początku nam się zlewają w tą jedną masę, znajdują swoją rolę w tym całym, tej komedii, bo to jest taka komedia omyłek, poszukiwanie losu na loterii, więc rodzaj sztafety bohaterów. Film się kończy właśnie, że znowu zaczyna się ten bal i mamy te wszystkie postaci zgromadzone i powtórzone mamy to samo ujęcie, tylko my już jesteśmy z innym korpusem wiedzy i zupełnie inaczej to odbieramy, ale tak naprawdę znowu w tym pierwszym ujęciu mamy opowiedzianą całą historię wszystkich bohaterów, streszczenie. Bardzo taki sympatyczny, no i chyba właśnie dość nowoczesny sposób zostało to powiedziane, bo Clair nie bał się wrzucić widzów w młyn i na początku naprawdę jesteśmy zdezorientowani. Tych kilka pierwszych minut nie wiadomo, co tu się w ogóle dzieje, jak ta historia się potoczy. Potem toczy się dość klasycznie i nie ma, powiedzmy, jakichś wielkich problemów ze zrozumieniem narracji tego filmu, ale no, ten początek uważam, że jest dość efektowny. No, potem czy w tym Niech żyje wolność, no ta scena, o której mówisz, gdzie zestawiamy więzienie
i fabrykę. Też jest bardzo rewolucyjna teza, szczególnie początek lat 30., czyli ten wielki kryzys. No a tam jest postawione, że praca jest wrogiem wolności. Bohater, który śpi sobie na łączce takiej obok fabryki, zostaje natychmiast zatrzymany przez policję i doprowadzony siłą do pracy. No, więźniowie w więzieniu muszą pracować przy takiej, no jak przy pasie transmisyjnym w fabryce. Tu składają zabawki, co jest dosyć ironiczne. To też pokazuje takie, powiedzmy, upupienie tych dorosłych mężczyzn, którzy właśnie składają drewniane koniki, jakieś tam innego rodzaju zabawki. Praca, do której zmuszeni są więźniowie, a później zmuszeni są do niej w fabryce gramofonów robotnicy, takich odczłowiecza, zamienia ich w automaty, no a przez to, że oni się też bawią tymi zabawkami, trochę taką, tak można, tak bym to wysnuł, zostaje im odebrana sprawczość, dorosłość, oni są, nie mogą decydować sami o sobie, więc początek lat 30. i René Clair mówi, że trochę zgodnie z postulatami dzisiejszymi, że praca to nie jest życie, że nie powinna wypełniać wszystkiego. No i właśnie do tego jeszcze dokłada ujęcia ze szkoły, tak jakby spoza fabuły w ogóle wyjęte, bo to nie jest część jednego z wątków, tylko właśnie na zasadzie takiego montażu skojarzeniowego jeszcze podobnie ci uczniowie w ławkach, w rzędzie ustawieni wyglądają tak samo właśnie jak ci robotnicy przy taśmie produkcyjnej, czy to w fabryce, czy w więzieniu, więc jest taka refleksja w ogóle nad naturą tych instytucji, które nas w tej epoce takiej przemysłowej, epoce umasowienia, ale też właśnie takiej kontroli i wypchnięcia wszystkich na swoje miejsce jako trybiki wielkiej maszyny, nas wszystkich zamienia właśnie w jakieś takie automaty. Do tego oczywiście Charlie Chaplin będzie się odnosił w dzisiejszych czasach, parę lat później. Swoją drogą to też było przyczyną swego rodzaju skandalu. Chaplin twierdził, że nie widział nigdy tego filmu René Claira. Wiele osób mu zarzucało, że to jest wręcz plagiat, a sam René Clair podobną sytuacją był zażenowany i w ogóle nie miał żadnych pretensji. Przeciwnie, mówił, że nawet jeśli tak było, że Charlie Chaplin zainspirował się jego filmem, to dla niego to jest największy zaszczyt, jaki można w ogóle mu uczynić, no bo Charlie Chaplin to najwybitniejszy reżyser, jaki był. Niezależnie od tego, jaka była prawda, no to widać, że też ten film René Claira i w ogóle jego filmy miały wpływ na kino amerykańskie. Jak wspominałeś o tym ujęciu przez okno wchodzenia do pomieszczenia, to przypominają mi się późniejsze chwyty Hitchcocka z Hollywood, który lubił tak zaczynać swoje filmy. Tak się zaczyna Psychoza, czy wcześniej na przykład Sznur. Taka konwencja filmu opartego na retrospekcji to też jest coś, co w kinie amerykańskim parę lat później się rozwinie i będzie w latach 40. takie nowoczesne i ciekawe, na przykład z kinem noir związane, a tutaj René Clair to wszystko już na początku lat 30. opanował. Znowu zrobię wycieczkę na tereny polskie, bo scena z Niech żyje wolność zostaje też przeniesiona do polskiego filmu Będzie lepiej Michała Waszyńskiego ze Szczepkiem i Tońkiem, gdzie właśnie na samym początku bohaterowie pracują w fabryce zabawek przy takim pasie transmisyjnym i składają takie grające lalki. No i bohaterowie nasi kłócą się na temat tego, jak powinna brzmieć melodyjka, która wydobywa się z tej zabawki. No i zaczynają sobie nucić. Jeden twierdzi, że tak melodyjka brzmi, drugi tak. No i zaczynają śpiewać piosenkę o tym, że biednym jest lepiej, bogaci mają tylko problem i tak najważniejsza jest przyjaźń. Dołączają się do tego pozostali pracownicy fabryki. Nasi bohaterowie zostają ukarani jako prowodyrzy strajku. Więc zostało to bezpośrednio przeniesione z właśnie z René Claira, bo nieraz się można spotkać z takim twierdzeniem, że jest scena zacytowana z dzisiejszych czasów, ale to jest nieprawda, bo filmy powstawały równolegle dzisiejsze czasy i będzie lepiej i to jest ewidentnie nawiązanie do Niech żyje wolność. To naprawdę był wielki hit i bardzo wpływała postać René Clair na całe kino, amerykańskie i tutaj oczywiście na polskie, ale też na pewnie na całą Europę. O ile René Clair jest takim łącznikiem właśnie z latami 20. i będzie pracował jeszcze przez wiele lat, ale szczerze mówiąc już nigdy nie osiągnie aż tak spektakularnego sukcesu jak właśnie na początku lat 30. Czy to pracując w kinematografii francuskiej, czy później krótko w amerykańskiej, będzie sobie radził, ale no można powiedzieć, że swój taki wkład w kino francuskie no to właśnie do początku lat 30. w największym stopniu włożył, no to rozkwita też w tym momencie nowa postać, zupełnie nowa, chociaż oczywiście zakorzeniona też gdzieś jeszcze w klimacie tej awangardy lat 20., ale już bardziej przynależąca do kina dźwiękowego i to postać tragiczna. Mam na myśli tu reżysera Jeana Vigo, który nie dożył nawet 30. Zmarł w wieku 29 lat na powikłania związane z gruźlicą, a mimo tak krótkiego życia i faktu, że cały jego dorobek to są dwa krótkie dokumenty,
jeden, no taki średniometrażowy, powiedzmy, film Pałac Sprawowania, to jest około 40 minut, i jeden pełny metraż, czyli Atalanta, o której powiemy trochę więcej zaraz, to mimo właśnie tak niewielkiego dorobku, no jest uważany za jedną z legend kina francuskiego i nie tylko francuskiego zresztą. Można powiedzieć, że to był taki rozbłysk, jakby na firmamencie francuskiego kina, taka spadająca gwiazda, która na chwilę się pojawiła, wszystkich zafascynowała, no ale nie była w stanie rozwinąć swojego talentu. Co było takiego niezwykłego w Jeanie Vigo? W zasadzie cała jego historia od samego początku, od tego chociażby, czyli był dzieckiem, bo jego ojciec był znanym anarchistą, znanym rewolucjonistą, który umarł w więzieniu w czasie I wojny światowej. Prawdopodobnie został zamordowany, tego dokładnie nie wiadomo. Oficjalnie było, że popełnił samobójstwo. Miguel Almereyda, nazwisko do dzisiaj rozpoznawalne, to nie było chyba jego prawdziwe nazwisko, zdaje się, że to jest anagram jakiegoś takiego obraźliwego francuskiego zdania, które miało po prostu być też wyrazem jego anarchistycznych ciągotek. Jego syn Vigo odwiedzał ojca w więzieniu. Sam opowiadał później, że pierwsze kroki stawiał właśnie w więzieniu, bo jak się urodził, jakby małym dzieckiem, to ojciec już siedział w więzieniu. No i dopatrujemy się my wszyscy historycy kina, filmoznawcy, w filmach Vigo odliczonej po ojcu nienawiści do mieszczaństwa, próby skruszenia ram i posad świata, który jest stworzony niesprawiedliwie, nie tak jak powinien wyglądać. Szczególnie Pałac Sprawowania jest takim właśnie filmem dynamitem. Jest to historia chłopców mieszkających w takiej szkole z internatem, gdzie są poddani takiemu reżimowi, są prześladowani przez tych nauczycieli, opiekunów. Tam są różne sugestie również molestowania seksualnego. No i ci chłopcy w pewnym momencie wzniecają rebelię. Bardzo słynne sceny z bitwą na poduszki, z rzucaniem dachówek z dachu szkoły w stronę tych właśnie oficjeli. Kolejny obok właśnie Niech żyje wolność filmu, który wskazuje, że te instytucje są wrogiem ludzkości. Vigo te swoje 4 filmy nakręcił w ciągu 4 lat. Współpracował z też z ciekawą postacią, z Borisem Kaufmanem, bratem Dzigi Wiertowa, emigrantem rosyjskim Żydem, urodzonym w Białymstoku, który właśnie trafił do Francji, potem trafił do Stanów Zjednoczonych, gdzie też wielką karierę zrobił. No, Boris Kaufman to jeden pewnie z najlepszych operatorów tej epoki w ogóle. Zrobił zdjęcia do wszystkich tych filmów Vigo, ale później w Hollywood współpracował stale z Elią Kazanem, na przykład na Nabrzeżach, czy z Sidneyem Lametem. To on na przykład fotografował 12 gniewnych ludzi, no więc Jean Vigo miał naprawdę eksperta. Chociażby Akademia Filmowa doceniła go Oscarem za właśnie Na Nadbrzeżach, ale pierwsze kroki właśnie stawiał z Vigo, w tym powiedzmy takim, nazwijmy to filmie dokumentalnym A propos Nicei, który jest właśnie takim punkowym filmem, bo to tam dwaj młodzi panowie wparowali na karnawał w Nicei, do eleganckich ogródków eleganckich restauracji i nagrywali, nie pytając nikogo o zgodę. Jak się ten film ogląda, no to widzimy twarze bogatych burżujów, którzy śpią w przejedzeniu, tacy grubi. Trochę taka satyra właśnie na to lazurowe wybrzeże właśnie z jego przesytem i taką burżuazją. I z takim złym smakiem, i tam są połączone również wątki, gdzie zaraz obok odbijają z tą kamerą do takich zaułków, gdzie są biedne, chore, okaleczone dzieci, rynsztokami płyną śmieci, a oprócz tego jeszcze jest taka powtarzająca się leitmotiv tańczących młodych kobiet. Kamera jest ustawiona tak właśnie od dołu, więc cały czas zagląda im pod spódnicę i sukienki, pokazując widzom, powiedzmy, widoki, które nie były najczęściej spotykane w kinie tamtego okresu. Vigo od samego początku rzuca takie wyzwania tym zastałym regułom. Staje się po swojej przedwczesnej śmierci też symbolem, bo zostaje powołana nagroda imienia Jeana Vigo dla takiego najbardziej obiecującego młodego twórcy, i w zasadzie Vigo jest tą gwiazdą obok zmarłego dekadę wcześniej Louis De Luca, o którym wspominałem. I to są dwa takie filary, na których jest zbudowana cała ta tradycja autorskiego kina francuskiego. Obaj też właśnie łączy ich to, że umarli w młodym wieku, stworzyli te właśnie pierwsze takie mocne głosy w kina autorskiego, no i zostali tymi pierwszymi świętymi na firmamencie francuskiego kina. Oni staną się takimi patronami francuskiej nowej fali przede wszystkim, ze swoim właśnie takim bardziej poetyckim zacięciem. Oprócz tego, że mieli taką aurę, bym powiedział, czegoś, co we Francji ma długą tradycję, takich trochę poetów wyklętych właśnie, takich gdzieś na uboczu, właśnie przedwcześnie zmarłych, takich tragicznych postaci. Dość wspomnieć, że François Truffaut był wielkim admiratorem Jeana Vigo i wspomniana Pała ze Sprawowania ewidentnie wpłynęła na debiut jego 400 batów. Zaś wspomniana przez ciebie nagroda imienia Jeana Vigo, ona od 1951 roku była przyznawana i ja nawet sobie wypisałem, kto ją dostawał. Między innymi na przełomie lat 50. 60. po kolei Alain René, Jean-Luc Godard i Claude Chabrol, czyli w zasadzie kanon nowej fali.
Później oczywiście wielu innych ważnych filmowców francuskich zaczynało swoją karierę właśnie od tego wyróżnienia, między innymi Maurice Pialat, Olivier Assayas, Bruno Dumont i tak dalej. Natomiast te wczesne filmy, o których mówiliśmy, one są ciekawe, ale myślę, że nie wywarłyby takiego wpływu na kino, gdyby jednak nie udało mu się stworzyć tego swojego jednego, takiego w pełni skończonego, czyli pełnometrażowego dzieła. Mam na myśli oczywiście Atalantę. Dość powiedzieć, że ten film był niejednokrotnie wymieniany na różnych listach najlepszych filmów historii kina. Kultowa lista przez Sight & Sound, przygotowywana co 10 lat najlepszych filmów w historii kina, niejednokrotnie właśnie zawierała Atalantę, kilkukrotnie nawet pojawiała się w top 10. W zeszłym roku Michał Oleszczyk z podcastu Spoiler Master stworzył swoją własną autorską listę 100 najlepszych filmów w historii kina. No i dla Michała Atalanta jest w ogóle filmem wszechczasów. Czy też tak wysoko cenisz sobie Atalantę i jakby jak wyjaśnić jej status właśnie w krytyce filmowej historii kina? Uważam, że jest troszkę przesady w tym, żeby stawiać ten film jako najwybitniejszy w historii kina. Ale zgadzam się z tym, że jest to film momentami niezwykły, bo ma fascynujące sceny, ma fascynujące obrazy i pojawia się w nim taka obezwładniająca widza atmosfera smutku, biorącego się trochę nie wiadomo skąd, takiej beznadziei, a jednocześnie piękna, które otacza tych bohaterów, piękna, którego oni nie są w stanie dojrzeć i przez to sprowadzają na siebie nieszczęście. Nastrój, który widza bierze z zaskoczenia, nie wiadomo skąd się to bierze, bo jak streścimy fabułę, to jest banalny melodramat. Młodzi ludzie pobierają się, on jest kapitanem barki, ona dziewczyną z prowincji, myśli, że wychodząc za niego za mąż zobaczy świat. Okazuje się, że życie na barce jest raczej smutne, ciężkie i pozbawione jakichkolwiek przyjemności i zamiast widzieć piękny świat, musi spędzać czas z starym bosmanem, w zasadzie niemym chłopcem okrętowym i 10 czy tam iloma kotami, które mieszkają na tej barce i niemiłosiernie całe to towarzystwo brudzi ten statek. Jej mąż wcale też nie okazuje się jakimś, nie wiem, wspaniałym, czułym partnerem życiowym. Jest raczej szorstkim właśnie kapitanem, który no, nie ma w sobie wiele wrażliwości. Pierwszy kryzys małżeński, który powoduje dalszy rozwój akcji, żeby za bardzo nie wchodzić w szczegóły fabuły. No w każdym razie wszystko się rozwija wokół zawiedzionych uczuć, takich zawiedzionych nadziei i poczucia bycia oszukanym przez życie. To już widać w pierwszej scenie, kiedy właśnie jest pochód taki weselny, gdzie ci nowożeńcy idą w stronę barki, a za nimi w oddaleniu pochód weselników, z tym, że to wygląda jak jakiś pogrzeb. W zasadzie tam tylko trumny brakuje i można by powiedzieć, że to jest zupełnie inna uroczystość, więc wszyscy od początku oczekują katastrofy. Wszyscy ci weselnicy mówią, że to się dobrze nie skończy. No i dokładnie tak to wygląda. No, film jest przepełniony takimi również dziwnymi scenami, które w ogóle rozsadzają ten świat przedstawiony. Jedna z najsłynniejszych scen, no to gdy bohater topi się i widzi przed oczami swoją żonę, która się pojawia w formie takiego widma. Czy bardzo dziwne sceny z krainy jakiejś takiej erotyki. W pewnej scenie widzimy, kiedy ten stary bosman, ojciec Jules, przycina sobie rękę, dłoń nożem, a ta właśnie bohaterka tak patrzy na tą rękę i tak zamiast go opatrzyć, to tak patruje się, jak wystawia język, oblizuje wargi, tak jakby, nie wiem, był jakąś wampirzycą, albo w ogóle jest bardzo dziwna relacja między tymi bohaterami, bo ten ojciec Jules to jest właśnie taki stary marynarz, w zasadzie ucharakteryzowany tak, że wygląda na bardzo brudnego. W swojej kajucie urządził takie śmietnisko. W tej roli w ogóle występuje Michel Simon, wybitny francuski aktor, który w tym momencie był chyba lekko po 30, a gra jakiegoś takiego właśnie zdziadziałego dziwaka, który na oko ma no pewnie koło 70. No ale jego fizyczność mu to umożliwia, bo on ma naprawdę niezwykłą twarz, taką głęboko pobrużoną, jeśli on jest taki zarośnięty. No nie jest to typ Amanta na pewno, a i tak stał się jedną z twarzy tego francuskiego kina lat 30. Chwilę wcześniej dosłownie grał też u Jeana Renoira na przykład w Budu z Wód Wyratowanym. Grywał też u Marcela Carné, więc no taka nieoczywista postać właśnie, ale z jakąś taką dziwną, szorstką charyzmą. Clue tego filmu właśnie jest ten ojciec Jules, który jest fascynującą postacią, pomimo tego, że jest odpychający. On jest tak samo również niemiły w obejściu. Niemiły jest dla wszystkich po kolei. Jedyne stworzenia, które darzy jakimś uczuciem, to są te koty. Wracam do tych wątków erotyzujących. Jest, i to jest niesamowita scena, to trzeba przyznać, że Viggo miał odwagę, kiedy ci bohaterowie nasi, to małżeństwo jest już rozstali się, no ale wciąż kochają się, darzą się namiętnym uczuciem. No jest taka scena, w której ona śpi w jednym łóżku gdzieś w Paryżu, on śpi w swoim łóżku na barce. Zaczynają się miotać w pościeli, to jest taki montaż równoległy. W pewnym momencie zaczynają się sami siebie dotykać, więc to są jakieś takie sugestie masturbacji.
marzą o sobie. No nie wiem, wyobraźnia podpowiada, co tam się dzieje w tej scenie. W każdym razie jest to bardzo, bardzo odważna rzecz. Wspominałem o filmie tym poprzednim, czyli Pałac Sprawowania. Tam z kolei są sugestie homoseksualizmu głównego bohatera. Więc Viggo nie bał się dotykać tematów właśnie związanych z seksualnością i to tą pozytywną i tą bardzo negatywną człowieka, co jest naprawdę niezwykłe jak na kino tamtego czasu. Oczywiście teraz oglądając kino francuskie, no to jesteśmy przyzwyczajeni do różnego rodzaju tematów, różnego rodzaju transgresji, różnego rodzaju podejść do erotyki, do seksualności, no ale wtedy to było coś zupełnie nowatorskiego. No i właśnie Atalanta składa się właśnie z takich różnych dziwnych elementów, plus dodajmy do tego naprawdę klimatyczne zdjęcia, fakt, że barka płynąca po tej rzece skąpana jest bardzo często we mgle, więc to wszystko buduje taki oniryczny nastrój, który z jednej strony pokazuje niby w prawie sposób dokumentalny pracę na tej barce, ale z drugiej strony to wszystko jest utrzymane w klimacie takiego snu, więc tu się pojawiają takie właśnie przebłyski nurtu, o którym będziemy pewnie za chwilę rozmawiać. No i to wszystko, myślę, że gdy ten film obejrzeli twórcy Nowej Fali, te 20 lat później, no niecałe 20 lat później, no to mógł być ten film dla nich odkryciem. No i patrząc z perspektywy, bo właśnie też patrząc na te stare filmy, no też mówiliśmy o tym wielokrotnie, trochę trzeba patrzeć na zasadzie, że no tak, dla nas te wszystkie rzeczy są codziennością, ale wtedy, w roku 1934, no to mogła być rewolucja. To w dalszym ciągu była rewolucja, kiedy ten film odkryto w latach 50. On wtedy robił wielkie wrażenie, bo oczywiście, jak zaraz pewnie o tym powiemy, no Atalanta po premierze spotkała się no nieco z innym przyjęciem. No właśnie, François Truffaut zobaczył ten film po II wojnie światowej już. Swoją drogą mówiliśmy o tym, jak francuskie kino właśnie zaczynało odżywać i zalane z jednej strony amerykańskimi filmami, ale po prostu wypuszczeni widzowie chcieli oglądać te filmy i wiele przedwojennych filmów miało swoje wznowienia i właśnie Truffaut zobaczył to jako jeszcze nastolatek i było to dla niego prawdziwym szokiem. Ten film wpłynął na francuską nową falę, ale myślę też, że na przykład La Strada Federica Felliniego to jest taka wariacja na temat Atalanty. Oczywiście zamiast barki mamy taką trupę cyrkową, ale postać siłacza Zampano, grana przez Antonego Quina, to jest Wypisz, wymaluj, właśnie tutaj nasz ojczulek Jules z filmu Atalanta. Ta relacja jest podobna. Oczywiście Fellini postawił jednak na tragiczne zakończenie, bo Atalanta kończy się czymś w rodzaju happy endu, takiego trochę wbrew, bym powiedział, całej fatalistycznej jednak atmosferze tego dzieła. Wydaje się, że wszystko zmierza w jak najgorszym kierunku, no a mimo wszystko jednak mamy to połączenie bohaterów w finale. No tak, ale ten film właśnie swoją oryginalnością i swoją no trochę obrazoburczością no nie trafiał koniecznie w gusta ówczesnych widzów. Czy trafił w gusta widzów, to ciężko powiedzieć, bo jednak on przede wszystkim nie trafił w gusta dystrybutorów, którzy niemiłosiernie pocięli ten film, wprowadzili pod innym tytułem do kin, no i film funkcjonował w francuskich kinach bodajże 2 tygodnie, no i zaginął w przestrzeni. Viggo nie dożył tego momentu, kiedy ten film mu zabrano. Już bardzo podupadł na zdrowiu w trakcie realizacji Atalanty. No jednak ciągła wilgoć, warunki produkcji źle wpłynęły na jego chorobę płuc, no i on już nie uczestniczył w montażu, nawet montażu tej pierwszej wersji, tej takiej, którą prawdopodobnie należałoby uważać za prawdziwą. I nie brał udziału w pokazie klaudacyjnym. Czasem się wspomina, że może dobrze, że nie dożył tego, co się stało z jego filmem. W zasadzie Atalanta przez kilkadziesiąt lat była w takich właśnie okaleczonych wersjach i dopiero gdzieś w latach 90. został film zmontowany na nowo. Istniała co prawda taka wersja, która w jakiś sposób trafiła do Wielkiej Brytanii, która była powiedzmy taka bliższa temu, co chciał zrobić Viggo i jego współpracownicy, no ale w dalszym ciągu brakowało tam dużej ilości materiału. No i na podstawie tej wersji został stworzony film, który możemy w tej chwili oglądać. No i chyba też dzięki temu ten film przeżywa swego rodzaju renesans popularności, no bo prawdopodobnie w tej chwili możemy oglądać go w najlepszej możliwej jakości. Nikt nigdy nie widział tego filmu w ten sposób. Jean Viggo go nigdy nie zobaczył w ten sposób, jak my możemy go oglądać teraz. No on przez całe dekady właśnie funkcjonował w takiej wersji, która miała tam około godziny, godziny i parę minut. Dzisiaj widzimy ten pełny film, też nie za długi, ale to jest 80 parę minut, w którym no cały ten materiał, który był dostępny, pozbierany też z różnych wersji, właśnie z tej brytyjskiej, ale jest też odnaleziony gdzieś w Belgii jakiejś wersji, to wszystko można było poszywać. To jest swoją drogą historia, która kilka filmów z tamtego okresu spotkała. Podobnie Wycieczka na wieś, na przykład Jeana Renoira z połowy lat 30, też film w zasadzie niedokończony, który wydawało się, że zaginął dopiero po wojnie, został odnaleziony. No i w ten sposób, chociaż Viggo nie dożył wpływu swojego filmu
na kino, to on rozciągał się nie tylko do kolejnych dekad, o których wspominaliśmy teraz, ale można powiedzieć, że stał się pierwszym takim naprawdę ważnym spełnieniem nowego nurtu, który już za chwilę wywarł olbrzymi wpływ na kino francuskie i nie tylko. Ten nurt to oczywiście francuski realizm poetycki, zwany czasami czarnym realizmem poetyckim. Najbardziej, myślę, taki znany termin kojarzący się z latami 30., ale zastanawiam się, co to w ogóle za termin, to znaczy, czy to nie jest jakiś oksymoron. No, albo film może być realistyczny, albo poetycki. Jak byłem na studiach i mieliśmy zajęcia z profesorem Plesnarem o właśnie kinie lat 30., to powiedział nam tak, że najważniejsza rzecz, którą muszę Państwu powiedzieć o tym nurcie, po pierwsze, ani nie był czarny, ani realistyczny, ani poetycki. Ciężko się z tym zdaniem nie zgodzić, jak wejdziemy w szczegóły. No może powiedzmy z tą czarnością, to najbardziej jeszcze to ma coś do czynienia, bo film jest czarno-biały, ale generalnie jakbym miał kolor określić tych filmów, to one są szare, skąpane we mgle albo w szarych zaułkach ulic. Pewnie ta czarność bardziej oznacza negatywne zakończenia, pewnie do tego by należało nawiązywać. Tak się śmialiśmy wcześniej, że nazwą dla tego nurtu mogłoby być tytuł jednego z filmów Marcela Carné pod tytułem Ludzie za mgłą, bo to dokładnie to, co widzimy w tych filmach często. To jest właśnie takie spełnienie tego nurtu. No ale realizmem pewnie dlatego został ochrzczony, no bo to był po prostu kontynuacja wątków tego kina populistycznego w znaczeniu opowiadającego o niższych klasach społecznych, które no, wskazywaliśmy, że zaczynają się gdzieś w okolicach początku lat 30. i właśnie tych filmów René Clera. Więc po prostu filmy zaczęły opowiadać o bohaterach, którzy się rzadziej pojawiali wcześniej w kinie. No to są robotnicy, to są jacyś tacy ludzie z półświatka, lumpenplanetariat, bohema, prostytutki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tacy właśnie ludzie na dnie. Nawiązując do powieści Maksyma Gorkiego, która zresztą też została zaadaptowana przez Francuzów. Tylko że ta klasa społeczna, czy ta grupa ludzi zostaje w bardzo mocny sposób przebudowana. Tam nie mamy takiego realistycznego kina, jakie możemy kojarzyć nawet z neorealizmem, który też oczywiście nie był tak do końca realistyczny. Jednak większość tych filmów jest realizowana w studio. To nie jest wejście w grupy robotników, nie są tam filmowani prawdziwi robotnicy, tylko są aktorzy, którzy udają robotników. To często bardzo wielcy, uznani aktorzy teatralni, którzy we Francji mieli wręcz status takich półbogów, czy też może arystokratów, o coś takiego. Druga sprawa, że to odnośnie tej poezji, że tu akurat Alicja Hellman wskazywała, że za pomocą kamery nie odkryto poetyckich, czy takich właśnie pięknych elementów w tym prawdziwym życiu bohaterów, tylko to są pewne nadanie, coś taki chwyt, który udziwnia te filmy, jak mgła, która właśnie unosi się w przestrzeni filmów i otacza naszych bohaterów. To są pewnego rodzaju dialogi, monologi, które są dopisywane i to właśnie przez wybitnych scenarzystów, którzy w tym czasie zajmowali się tym filmem, bo to przede wszystkim jest Jacques Prévert i Charles Schwab, tak się zwani najwybitniejsi w zasadzie scenarzyści, którzy odpowiadają za większość filmów tego nurtu. No i jakby tak popatrzeć też na fabuły tych filmów, no to również to są takie melodramatyczne fabuły, często wyciągnięte w zasadzie jakby z powieści brukowej, bo to są jakieś podejrzane typy, które spotykają się w różnych ciemnych mylinach, rozrywani są przez namiętności i najczęściej giną. Więc to jest takie Pulp Fiction, hardboiled. No i nic dziwnego, że ten nurt stał się w pewnym stopniu, też mówiliśmy o tym 2 miesiące temu, inspiracją dla kina czarnego, bo to są dość podobne historie i tak samo jak w przypadku filmów noir, o ich wyjątkowości decyduje przede wszystkim styl filmowy, a cała ta realistyczna otoczka no jest właśnie pewnym chwytem. To nie jest kino społeczne. Tu właśnie ten melodramatyzm wysuwa się na pierwszy plan, ale on bardzo często jest uzupełniony właśnie przez jakieś takie wątki kryminalne, czy kwazy kryminalne wiążące się z tym półświatkiem, o którym mówiłeś. Czyli właśnie ten aspekt realistyczny związany z portretowaniem jakichś klas niższych i takich społecznych rzeczywistości jest właśnie bardzo mocno przetworzony. Natomiast sam termin, co warto pamiętać, początkowo odnosił się do literatury, jak to często bywa. To znaczy kino stało się przeniesieniem ekranowym trendów panujących w innych dziedzinach. Po prostu tym określeniem jeden z takich bardzo prominentnych francuskich krytyków literackich, Jean Poulain, nazwał literaturę Marcela Aimé.
Nie wiem, czy dobrze wymawiam to nazwisko, bo szczerze mówiąc nigdy nie czytałem jego powieści, nie znam w ogóle tej literatury. Natomiast było to jakiś taki ważny wówczas nurt i po prostu jedna z powieści tego pisarza w 1933 roku została przez Pierre'a Chenala zaadaptowana. Tytuł brzmiał Ulica bez nazwy. No i właśnie wtedy też o tym filmie zaczęto mówić w kontekście realizmu poetyckiego. To jest rok 33. W 34 pojawia się właśnie Atalanta Jeana Vigo, która też, tak jak mówiliśmy już z tego twojego opisu, świetnie widać połączenie tych dwóch elementów. Realizmu właśnie tej barki, takich czasami trochę obdartych, zniszczonym życiem postaci, a jednocześnie tego poetyckiego naddatku. No ale w pełni to wybrzmi, myślę, że dopiero w drugiej połowie dekady. I my wybraliśmy trzy nazwiska, które najbardziej kojarzą się z tym okresem i z tym nurtem. To nie są jedyne ważne nazwiska w tym okresie francuskiego kina. Pomijamy tu na przykład Jacques'a Feydera czy Jacques'a Grémillona, to też byli ważni twórcy, no ale jednak na pierwszy plan wysuwają się trzej reżyserzy. Po pierwsze Julien Duvivier i u nas reprezentowany przez film Pepe Le Moko z 1936 roku. Duvivier, on zrobił masę różnych filmów, w samych latach 30. 23 filmy stworzył, czyli ponad dwa rocznie i one reprezentowały różne gatunki, ale akurat Pepe Le Moko świetnie pasuje do tego nurtu. Po drugie będzie to Marcel Carnet, uważany za takiego lidera właśnie, takiego najbardziej stricte właśnie realistę poetyckiego, powiedzmy. I tutaj mamy Brzask z roku 39. I wreszcie Jeana Renoira, pewnie najważniejszą i najsłynniejszą w ogóle z tych postaci, wykraczającą poza realizm poetycki, ale też w tym momencie go reprezentującą. I tutaj mamy na myśli przede wszystkim Bestię ludzką z roku 1938. W naszym przeglądzie są też Reguły gry, późniejszy o rok film Renoira, ale o nim pomówimy sobie osobno. To jest film, który ze względu na swój też status w historii kina, ale też w ogóle pomieszanie bardzo różnych wątków i inspiracji zasługuje na dużo, dużo dokładniejsze omówienie, więc cały następny odcinek będzie poświęcony właśnie Regułom gry. Natomiast mamy te trzy filmy. Co je łączy, oprócz tego, że w każdym z nich pojawia się w roli głównej Jean Gabin, który, i tu uwaga, spoiler, w każdym z tych filmów ginie samobójczą śmiercią. Więc to już dobrze wskazuje na charakter tych dzieł chyba. Wszystkie te filmy wiąże ze sobą właśnie przede wszystkim fatalizm. To, że nasi bohaterowie od samego początku wiemy, że nie skończą dobrze. Film Brzask rozpoczyna się od tego, że bohater zabija kogoś i pod jego mieszkanie podjeżdża policja. Jest obława, on jest jeden, dziesiątki policjantów, no i rozpoczyna się seria retrospekcji, w której poznajemy historię naszego bohatera. Więc na wstępie on już jest człowiekiem, który jest w bardzo poważnych tarapatach. Znowu retrospekcja. Bo retrospekcja jest bardzo ważnym chwytem w tym nurcie, no bo cały realizm poetycki odnosi się też do relacji między teraźniejszością i przeszłością. Przeszłość jest w ogóle ciągłą traumą, która tych bohaterów zjada, niszczy. Wspomnienia nie są szczęśliwe, wywołujące nostalgię, tylko to są wydarzenia, które bardzo mocno oddziaływują na ich teraźniejszość w złym tego słowa znaczeniu. To są bohaterowie, którzy często noszą w sobie jakąś tragedię. Często ta tragedia nie jest do końca opowiedziana. To są bohaterowie, którzy przede wszystkim muszą uporać się z samymi sobą, żeby móc dalej funkcjonować. No, wspomniałeś, że nie wspomnimy o Feiderze, ale chciałem tylko dwa słowa o jego filmach, bo on zrobił film taki jeden z emblematycznych dla pierwszej fali. 34 rok, Wielka gra, znany też jako Kobiety jego życia. Film o właśnie żołnierzu Legii Cudzoziemskiej, który wyjeżdża do Afryki, żeby zapomnieć. No ale nie może zapomnieć, oczywiście miłości, bo nawet w kobiecie, którą spotyka, widzi przede wszystkim tamtą kobietę, z którą się rozstał w Paryżu. Oczywiście grają ta sama aktorka, więc dodatkowo chociażby w ten sposób ujawnia się udziwnienie tych chwyt. Zresztą filmy tych twórców, o których mówimy, czyli na przykład Julien Duvivier, no, jego też jeden z ważniejszych filmów, jej pierwszy bal z 1937 roku. Opowieść o kobiecie, która jest w żałobie, jej mąż umarł. No i ona znajduje karnecik z balu, kiedy miała 16 lat i tam po prostu w tym karneciku wpisali się do kolejnych tańców kawalerowie, którzy starali się o jej rękę. No ona wybrała oczywiście kogoś innego, no ale wybiera się w taką podróż, żeby każdego z nich spotkać. No i oczywiście każdy z nich okazuje się jakimś rodzaju przegrywem, albo psychopatą, albo jeszcze, albo na przykład trupem, jak jeden z bohaterów, który jak się okazuje w ogóle popełnił samobójstwo z tego powodu, że ona go nie wybrała. No ale bohaterka właśnie spotykając tych kolejnych mężczyzn, dopiero to daje jej siłę, żeby uporać się z teraźniejszością. Na końcu trafia do tego miejsca, gdzie ten bal się odbywał. W jej pamięci to była wspaniała sala,
wręcz w zasadzie jak w Wersalu, a okazuje się to po prostu być taką biedną budą na prowincji, ale w jej wspomnieniach było to najwspanialsze miejsce. No i wszystkie te filmy są wielką introspekcją bohaterów. Nawet kiedy nie pojawia się retrospekcja, tak jak w Brzasku, to przecież ten nasz Jean Gabin w pozostałych filmach też jest bohaterem mocno trapionym przez przeszłość i przez jakieś problemy z przeszłości. Pepe Le Moko ukrywa się w Algierze, w Kasbie, bo jest gangsterem, który ucieka przed policją. I też nie ma tam wprawdzie retrospekcji, które by dokładnie wyjaśniły, jak do tego doszło, no ale czujemy ten ciężar właśnie wszystkiego, co zrobił, to jakie to na nim piętno teraz odciska. W Bestii Ludzkiej gra maszynistę, który również jest jakimś takim człowiekiem no, z głębokimi problemami, zaburzeniami psychicznymi wręcz. Nie tylko nie radzi sobie z alkoholizmem, ale też ma takie napady szału, zwłaszcza jakby kobiety stają się przedmiotami jego agresji i wprawdzie film skupia się na tym, co dzieje się teraz, ale czujemy też, że on ma za sobą jakąś historię. I to znowu wspomniałeś o tym, że ten realizm poetycki zapowiada trochę film noir, no to są idealnie właśnie z filmu noir wzięte postaci i typy właśnie bohaterów gdzieś tam zamkniętych w sobie, jakoś złamanych, skrzywionych, wracających do przeszłości, często właśnie związanych z kryminalnym półświatkiem. Nic dziwnego, że te filmy były w latach właśnie 40. najprzeważnie remake'owane tak chętnie w Stanach Zjednoczonych. Pepe Le Moko doczekał się aż dwóch remake'ów, jednego w 1938, jednego w 1948 roku. Brzask w 1947 roku RKO rękami Anatola Litwaka stworzyło właśnie amerykańską wersję. Co więcej, dążyło wtedy bardzo mocno, żeby zniszczyć tę wersję francuską oryginalną, żeby nikt jej nie zobaczył. To była wówczas powszechna praktyka. Podobnie zrobiono z filmem brytyjskim Gasnący Płomień. Na szczęście oba przetrwały po dziś dzień i no zwłaszcza Brzask Marcela Carné jest uważany za o wiele, wiele lepszy niż jego amerykański remake. No więc mamy tutaj bardzo dużą spójność na poziomie typu postaci, ale właśnie też tego klimatu. No, Bestia ludzka doczekała się również przeróbki, chociaż to jest sprawa bardziej skomplikowana, no bo to jest adaptacja Zoli, więc może w ten sposób, ale w 1955 roku Fritz Lang robi Human Desire, w Polsce nazywany również Bestią ludzką. Fabuła jest niemalże identyczna, z drobnymi różnicami, na przykład takimi, że główny bohater przeżywa. No i zostaje mu odebrany cały ten bagaż alkoholizmu poprzednich pokoleń, ale z kolei on jest weteranem wojny koreańskiej. No oczywiście w roli głównej znowu są parowozy, więc to się akurat nie zmienia. Na pewno najsłynniejszym z tych reżyserów, tak jak już wspomniałem, i o największym wpływie na kino był Jean Renoir. On podobnie jak René Clair wywodzi się jeszcze z tego kina lat 20. i wtedy nie był może jakoś taką najbardziej wiodącą postacią, ale zrobił już kilka znaczących filmów i on w zasadzie przez całe lata 30. był bardzo aktywny i ta aktywność jeszcze do lat 60. trwała. Znowu dzięki długiemu życiu, jak to niejednokrotnie wspominaliśmy, zdążył się doczekać tych wszystkich honorów i splendorów, których na przykład Jean Vigo nie doczekał. Renoir pod koniec życia został uhonorowany Oscarem honorowym, był hołubiony właśnie przez tych francuskich nowofalowców jako jeden z nielicznych, którzy właśnie według nich byli autorami od początku do końca. Natomiast chyba właśnie druga połowa lat 30. to jest dla niego najlepszy okres. Obok wspomnianej Bestii ludzkiej i Reguł gry, to jest też czas, kiedy powstają Towarzysze broni. No taki naprawdę kanon francuskiego kina. Renoir jest dla niego jedną z zupełnie centralnych postaci. Renoir jest też takim typem filmowca, który przeszedł pewnie też przez swoją długowieczność różne koleje losu i brał udział w bardzo wielu nurtach kinematografii. No bo robiąc Pannę wodną w 1925 roku wpisuje się niejako w impresjonizm filmowy. Potem tworzy serię filmów, które są oparte na wielkich francuskich powieściach. Zrealizował Nanę, zrealizował Madame Bovary potem na początku lat 30, więc też kolejna z wielkich specjalizacji kina francuskiego. Coś się zmienia w jego podejściu do kina. W 1935 roku realizuje film Tony, który jest no właśnie prekursorski w stosunku do neorealizmu, gdzie faktycznie w tym filmie występują naturszczycy, gdzie ten film jest zrealizowany naprawdę w plenerach i gdzie dotyka on faktycznie problemu, czy też tematu społecznego, jakim były robotnicy, którzy przyjeżdżali do Francji w poszukiwaniu pracy, robotnicy z Włoch, z Hiszpanii. Akcja rozgrywa się na południu Francji, w środowisku tych włoskich emigrantów, którzy tam próbują znaleźć swoje miejsce, spotykają się z ksenofobią. Generalnie był to temat, jaki pojawiał się we Francji w tamtym okresie i to był dla Renoira taki przełomowy film, bo on się zaangażował w kino no, po prostu polityczne. To jest czas, 35 rok, no to jest czas frontu ludowego we Francji, takiego zjednoczenia partii lewicowych, które wygrywają wybory, rządzą przez rok,
Renoir staje się taką twarzą kina politycznego. O tym nie wspominaliśmy wcześniej, ale właśnie pierwsza połowa lat 30. to we Francji nie tylko czas zamieszania w branży filmowej, nie tylko czas zamieszania w ekonomii i gospodarce ówczesnej, ale właśnie też wielkich zamieszań politycznych. Między tylko 32 a 35 rokiem we Francji funkcjonowało 11 różnych rządów. Zmieniały się średnio 2-3 razy do roku i w zasadzie tam wszelkie opcje polityczne próbowały przejąć władzę. Duże było zagrożenie właśnie faszyzmem. Pamiętajmy, że są to czasy, kiedy Włochy są faszystowskie, Niemcy powoli stają się właśnie faszystowskie, Hiszpania za chwilę wejdzie w wojnę domową, która też skończy się faszystowskimi rządami. Z drugiej strony komunistyczne totalitaryzmy też rosną w siłę. No więc czas ekstremizmów, które Francji nie ominęły. Ostatecznie ona przeszła suchą stopą przez ten okres, ale no czasy politycznie były niespokojne, a Francuzi zawsze byli rozpolitykowani, więc właśnie Jean Renoir był tego świetnym wyrazicielem. Jego film Marsylianka to był film, który no, został stricte zrealizowany na takie, powiedzmy, robotnicze, komunistyczne zamówienie. Film zrealizowany ze składek po prostu robotników. Moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że to był taki crowdfunding, który doprowadził do powstania tego filmu. No, będziemy o tym mówić więcej właśnie w przyszłym odcinku, bo reguły gry też gdzieś wyrastają z tego klimatu. Natomiast Renoir właśnie jest niezwykłą postacią, bo on łączył to zaangażowanie polityczne, łączył te elementy jakieś takie ze sztuki wysokiej, literatury, malarstwa. Pamiętajmy, to był syn słynnego malarza Pierre'a Augusta Renoira. No i wreszcie też był jednym z największych innowatorów właśnie takich stylistycznych i technicznych. Wspomniany przez ciebie film Tony był też jednym z pierwszych filmów, gdzie kręcono dźwięk na planie, co wówczas było bardzo trudne. Później po latach to Visconti na przykład powtórzył w filmie Ziemia drży. Visconti, który z kolei był na planie późniejszego filmu Wycieczka na wieść, uważanego też za prekursorski, jeśli chodzi o taką inscenizację w głąb, wykorzystanie głębi ostrości, więc no, Renoir jakby w każdym kierunku, można powiedzieć, się rozwijał. Żeby jeszcze wymienić jego dokonań technicznych. No to filmy Zbrodnia pana Lange to jest film, w którym możemy obserwować bardzo efektowne mastershoty, które później w regule gry zostaną chyba doprowadzone do perfekcji, ale właśnie Renoir był znany z tego, że bardzo lubił, oczywiście możliwe, że część z tego jest później legendą dopowiedzianą przez nowofalowców, że lubił robić mastershoty, ponieważ dla niego decydującym elementem w filmie był aktor. I to, żeby aktor mógł zagrać tak, jak chciał, żeby nic mu nie przeszkadzało. Przytaczana jest anegdota, że ponoć na planie Bestii ludzkiej operator poprosił Gabena, żeby w scenie w lokomotywie przesunął się trochę do światła. No ponoć Jean Gabin nawet jeszcze chętniej by się przesunął, ale Renoir wpadł w szał, krzyknął, że pan Gabin będzie stał tam, gdzie panu Gabinowi jest wygodnie. To ty masz przestawić światło i dostosować się do niego, co jest nietypowym, bo jednak w tamtym okresie, zresztą do dzisiaj jednak operatorzy mają dość dużo do powiedzenia na temat tego, jak zostanie zainscenizowana dana scena, a jednak dla Renoira istotą było to, żeby to jego gwieździe było jak najlepiej grać. W ogóle to jest bardzo ciekawa postać, bo on właśnie angażuje się najpierw w te filmy Frontu Ludowego, bardzo ochoczo, zresztą realizuje kilka filmów na zlecenie, w zasadzie można powiedzieć partii, czy też spółdzielni socjalistycznych, a potem realizuje taki właśnie film jak Bestia ludzka, który właśnie razem z Brzaskiem, to są takie filmy, które pokazują klęskę bohatera proletariackiego. Bohater grany przez Jeana Gabena to też był właśnie nowy rodzaj aktora, bo to też o tym warto powiedzieć, że to nie jest taki dominujący w poprzednich latach, można powiedzieć, taki wydelikacony fircyk, amant, tylko to jest taki człowiek z ludu, z taką grubo ciosaną twarz, taki wydatny nos, no, nie był najprzystojniejszym mężczyzną według kanonów takiego piękna. On też był taki niedźwiedziowaty w swojej posturze, dość brutalny, szorstki w obyciu. No, stworzył zupełnie nową jakość w kinie francuskim i stał się właśnie twarzą tego takiego robotnika, proletariusza w kinie francuskim i zostanie takim symbolem kina francuskiego na wiele, wiele lat, bo on jeszcze będzie grał aż do połowy lat 70. i po II wojnie światowej pewnie będzie jeszcze większą gwiazdą. Gabin też właśnie w tym swoim typie aktorstwa to było ciekawe, że on potrafił łączyć tak duże sprzeczności, bo Jean Gabin był mimo wszystko typem amanta. On w tych filmach jest przedstawiany jako właśnie postać melodramatyczna, co więcej obdarzona jakimś takim dużym, nie wiem, seksapilem, ale właśnie polegającym na jego takiej magnetyczności, takiej półzwierzęcej czasami
sile przyciągania. No, w Bestii Ludzkiej to najbardziej widać, kiedy właśnie u niego ten erotyzm jest związany z przemocą bardzo silnie. To taki freudowski, bym powiedział, popęd śmierci, bo on właśnie w Uniesieniu Miłosnym zaczyna wpadać w szał, no i jest, staje się po prostu brutalny, jest w stanie zabić nawet, albo ledwo się od tego powstrzymuje, ale jednocześnie ta twardość i szorstkość jest zazwyczaj ma taką drugą stronę melancholijną. Pepele Moko świetnie to widać, kiedy on właśnie przechadza się po tej Kasbie. Swoją drogą tutaj widać taki, dzisiaj powiedzielibyśmy, kolonialny wątek. Algieria była po prostu francuską kolonią i jest tam bardzo tak orientalizowana. Natomiast ostatecznie on zawsze okazuje się być bardziej wrażliwy, niż się wydaje na pierwszy rzut oka, przejęty właśnie jakimiś swoimi miłosnymi uniesieniami, no stąd te samobójcze finały. Swoją drogą, co ciekawe, Pepele Moko był nakręcony prawie w całości w studiu. Oczywiście tam tylko pojedyncze plenery nakręcono rzeczywiście w Algierii. Aktorka grająca główną rolę kobiecą nawet nigdy nie postawiła swoje stopy na kontynencie afrykańskim. Nie było to konieczne. Natomiast właśnie Jean Gabin później był jednym z na pewno najwyrazistszych symboli tej dekady i taką twarzą, która kojarzy się z Francją lat 30. Tak jak wspomniałeś, po wojnie on był być może jeszcze większą nawet gwiazdą, ale musiał przejść taki swego rodzaju czyściec. On też wyjechał na parę lat do Stanów Zjednoczonych, później tak nie mógł się do końca odnaleźć. Jego wielkim powrotem na ekran był film Nie tykajcie łupu Jacques'a Beckera z roku 54, kiedy on powrócił w trochę nowym emploi, dalej takim gangsterskim, ale już właśnie mężczyzny takiego trochę starszego, bardziej zdystansowanego. I od 54 roku do śmierci w 76, czyli przez mniej więcej dwie dekady, zdążył jeszcze w prawie 50 filmach zagrać z największymi gwiazdami ekranu. Mam wrażenie, że Jean Gabin, no nie wiem, może właśnie to nowe pokolenie Alain Delon, Jean-Paul Belmondo mogą konkurować z nim jakąś rozpoznawalnością, ale chyba nawet oni nigdy nie doskoczyli do tego statusu legendy, który Jean Gabin miał we Francji. Na pewno nie, zważywszy, że też ci aktorzy bardzo często pojawiali się u boku Jeana Gabina, jak Jean Gabin grał ich mistrza. Tu też została nawiązana taka znowu sztafeta pokoleń, gdzie właśnie Gabin jest tym starym gangsterem, na przykład w filmie Klan Sycylijczyków, a Alain Delon jest tym właśnie młodym gniewnym, który go tu próbuje podejść. Alain Delon to do 50 był młodym gniewnym zawsze. No tak, no takie niektórzy mają takie szczęście. Z Gabinem i z tą jego... On miał bardzo też interesujący za filmowy epizod w czasie wojny, no bo tak, on wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie miał podpisany lukratywny kontrakt, ale nie zdążył za wiele zagrać, zagrał bodajże w dwóch filmach, ale został powołany do wojska, do sił wolnej Francji i musiał wykupić ten kontrakt i potem opowiadał, że był jedynym Francuzem, który musiał zapłacić za to, żeby iść na wojnę. Jak był na okręcie, który przewoził siły wolnej Francji bodajże do Włoch, jak mi się wydaje, jego okręt został zbombardowany. I to była noc, w której, jak Gabin potem powiedział, że to była noc, w której osiwiał. No i faktycznie w filmach powojennych on już jest siwy. Inna sprawa, że już był w tym wieku, kiedy powiedzmy siwe skronie nie są niczym niezwykłym, no ale... Lepiej brzmi taka legenda. Gabin już w zasadzie zaraz po wojnie zaczął grać. Z tym, że bardzo często wpadał w takie jakieś konflikty, na przykład z Charlesem Szpekiem odnośnie tego, jak spędzono wojnę, bo jemu zarzucano, że nie wie, czym była mroczny okres okupacji we Francji. No ale on miał inne wspomnienie. On miał wspomnienie tego walczącego Francuza. Jest taki film Człowiek z tatuażem, gdzie on bodajże rozmawia z Bourvillem. Bourville opowiada, kurczę, teraz nie jestem pewien, czy to jest Bourville, ale zatrzymałem się na tym, że ten aktor, z którym on rozmawia, opowiada taką historię, jak to w czasie wojny gdzieś pracował, że oszukiwał Niemców i tak dalej, i tak dalej. I pyta się na koniec tej swojej długiej historii Gabina, a ty gdzie spędziłeś jakiś tam dzień, jest wymieniony? On powiedział, byłem na plaży. No i to oznaczało, że on był wśród tych żołnierzy, którzy brali udział w wyzwalaniu Francji. Więc takie lubiono rzucać później tego rodzaju niuanse. Zobaczmy, że Gabin był też aktorem trudnym dla scenarzystów, bo on nie lubił za dużo mówić, wykreślał całe kwestie. Bardzo ciężko ponoć reżyserom było z nim na przykład zmusić go do tego, żeby ruszał się szybko, żeby ruszał się gwałtownie, bo on był raczej taki, tak jak wyglądał, tak się lubił, że on nie biegał, powoli chodził, nie lubił podnosić głosu, wolał zgasić swojego partnera takim mrocznym, zimnym spojrzeniem. Wspaniały aktor. Ja szczególnie lubiłem za te role właśnie powojenne, bo wcześniej widziałem te filmy, w których on był tym starszym gangsterem. No i takie właśnie filmy, jak na przykład Skok na kasyno, Dwaj ludzie z miasta, no to są takie klasyki francuskiego kina gangsterskiego, no które właśnie w latach 60. przeżywało bardzo dobry okres i był wspaniałą alternatywą dla amerykańskiego podejścia do tematu. No a Gabin stał się jedną z ikon, no i jest pewnie jedynym francuskim aktorem, który zarówno przed wojną, jak i po wojnie był
równie popularne, a pewnie nawet bardziej po wojnie. Na pewno był jedną z twarzy właśnie tego francuskiego realizmu, o którym tu mówimy. My go przedstawiliśmy na tych kilku przykładach. Oczywiście można szukać więcej filmów, no zwłaszcza z takich ważnych, które tutaj pomijamy, no to trzeba jeszcze raz przypomnieć te tytuły Ludzie za mgłą, Marcela Carné czy Towarzysze broni Renoira. Za takie podsumowanie, zwieńczenie, można powiedzieć, tego nurtu uchodzą komedianci Carné, zrealizowani już w czasie II wojny światowej. O tym, co się działo w czasie wojny, powiemy zaraz, bo trzeba zrobić jeszcze jedną małą dygresję. Omówiliśmy już wszystkie, czy wspomnieliśmy wszystkie filmy w naszym przeglądzie, z wyjątkiem jednego, który reprezentuje jeszcze trochę inną wrażliwość, jeszcze trochę inną tradycję, która być może trochę zmarginalizowana, ale też stanowiła ważną część francuskiego kina. Mam na myśli tutaj film Roman Schulera, Saszy Guitry'ego, który z kolei jest związany z taką tradycją, bym powiedział, czy takim trendem w latach 30. zaangażowania się literatów mocno we francuskie kino. Sasza Guitry sam był dramaturgiem i w ogóle człowiekiem teatru przede wszystkim, reżyserem teatralnym, ale też aktorem popularnym i to właśnie takiego przede wszystkim teatru popularnego, ale wtedy też filmy realizowali Marcel Pagnol, też związany przede wszystkim właśnie z literaturą i teatrem i to on pracował dla kina i jako reżyser, ale też jako scenarzysta, pisał czasami scenariusze dla no, innych ważnych twórców. André Malraux, uważany za jednego z największych literatów tamtej epoki, dzisiaj chyba już nie tak bardzo znany, ale wówczas bardzo ceniony, też zabiegał mocno o to, żeby jego powieści były adaptowane, a w końcu sam stanął za kamerą, realizując w roku 1939 film pod tytułem Nadzieja. Swoją drogą na początku lat 30. Marcel Pagnol, który pierwszy właśnie poszedł w tym kierunku, kręcąc takie filmy jak Mariusz, Fanny czy Cezar, uważane za taką trylogię właśnie jego, powiedział, że tak, film jest sztuką umożliwiającą rejestrację, zachowanie i popularyzację teatru. Z naszego oczywiście takiego filmoznawczego punktu widzenia są to słowa niemalże heretyckie. Straszne, straszne, to skandal. Traktujące właśnie film użytkowo jako jakiś taki pośredni, służebny wobec teatru. Natomiast nie da się ukryć, że wielu Francuzów tak myślało. Sacha Guitry był jednym z nich i Roman Schulera jest adaptacją jego własnej powieści. Co to za film? Bo on mimo tego on z jednej strony jest bardzo literacki, ale z drugiej strony jednak bardzo filmowy też. No, film jest dla mnie czymś jest niesamowitym odkryciem, bo w nim wszystko jest niefilmowe. Prawie wszystko jest niefilmowe. I jak się, tak się na nim zastanowię, to się nie mogło udać. Jeszcze ważna dygresja, Sacha Guitry gra główną rolę w tym filmie, bo on też był oczywiście aktorem i autorem sztuki, w ogóle człowiek orkiestra. Po pierwsze, streszczenie fabuły, no to jest idealny bohater do realizmu poetyckiego, bo znowu jest człowiek pochodzący z nizin społecznych, który przeżył bardzo dużo różnych kolorowych, dramatycznych historii powiązanych również z nieszczęśliwymi miłościami. No i film rozpoczyna się od tego, że on siedzi w ogródku kawiarni i zaczyna pisać swoje wspomnienia. No, punkt wyjścia, tylko mgły tam tylko brakuje i mielibyśmy kolejny wspaniały film z nurtu. Tu swoją drogą pojawia się problem tłumaczenia. W Polsce ten film funkcjonuje jako Roman Schulera, co jest jakimś takim koślawym bardzo tłumaczeniem i to koślawym tłumaczeniem już przed wojną powstałym, bo ten film był bardzo popularny w momencie, kiedy powstał i trafił także do polskich kin. Może nawet w internecie znaleźć jest zachowane takie programy kinowe właśnie z tamtego czasu. Roman tytułowe to nie jest romans, tylko to jest opowieść, czy powieść tego właśnie tytułowego Schulera, ta właśnie, którą on pisze, no bo cały film jest właśnie jego retrospekcją, ale zostało to przetłumaczone jako romans. No w filmie oczywiście pojawiają się wątki romansowe, ale jeśli się go zobaczy, to widać, że jest to wyjątkowo nietrafione tłumaczenie, które od lat 30. do dzisiaj funkcjonuje, no więc my go też nie będziemy zmieniali, ale de facto film powinien nazywać się Opowieść Schulera. No, a wracając do tej opowieści, no bo właśnie film jest dokładnie opowieścią. Jest to jedna długa retrospekcja, przebijana takimi powrotami do tego stolika, w trakcie których towarzyszy nam non-stop narrator z offu. To jest tak, jakbyśmy tak naprawdę przesłuchali audiobook. Film tam trwa te półtorej godziny i mamy non-stop bohatera, który czyta nam swój pamiętnik. Dzisiaj modne jest na przykład, że są, nie wiem, na YouTubie piosenki jakieś z generowanymi przez AI obrazami do słów. To tu trochę jest tak, że współcześnie jakby ktoś powiedział do audiobooku wygeneruj mi ilustrację, to trochę tak jest, bo tu nawet dialogi między postaciami są czytane cały czas przez tego Guitry'ego jako narratora. Tak, jest to po prostu wybitnie dziwne, ale to naprawdę działa. To jest niesamowite. Najbardziej niesamowite w tym filmie to, że on się fantastycznie ogląda, jest przezabawny i te chwyty
właśnie tego narratora z offu działają. Wydaje mi się, że może tam zadziałać jeszcze jedna rzecz, bo jednak duża część z tych scen fabularnych, one są rozgrywane trochę w takiej poetyce kina niemego. One dość mocno przypominają komedię slapstickową, szczególnie wczesnej części opowieści. To trochę też przypomina Zezowate szczęście Munka, gdzie właśnie też podobna reguła została zastosowana, że przynajmniej w pierwszej połowie filmu bohater opowiadając o swoich najmłodszych czasach, też w obrazie widzimy sceny z komedii slapstickowej. No ale tu właśnie tak, pojawiają się różnego rodzaju żarty takie, że bohater siedzi przy stole i narrator opowiada, że przeczytałem wszystkie powieści Balzaka. No i przed bohaterem tak niemal w meliesowskim montażu pojawia się taka sterta książek, cięcie książki. Jemu rośnie broda, książki rosną, a w międzyczasie aktorzy się zmieniają, no bo młodego aktora gra kto inny, starszego Guitry gra, więc on się tak zmienia. Jest bardzo mocno umowny ten świat, który tam się naszym oczom ukazuje. No i to właśnie miałem na myśli, mówiąc o filmowości tego mimo wszystko, bo z jednej strony wydaje się, że no, że to jest właśnie jakiś ilustrowany audiobook, czyli literatura w stanie czystym, ale z drugiej strony widać, że nie chodziło to tylko o odegranie tych scenek, tylko właśnie takie żarty typowo filmowe, to co wspomniałeś, nawiązania do jakiejś poetyki kina niemego, do slapsticku, pojawiają się właśnie jakieś takie montażowe fragmenty, jakieś takie stop klatki. Widać, że on o tym jednak myśli jako zabawie takiej filmowej. No i to jest oczywiście to, co najbardziej różni ten film od też realizmu poetyckiego, który, jak mówiliśmy, był raczej pesymistyczny, poważny. Ci realiści poetyccy byli gdzieś, powiedzmy, w klimatach takich egzystencjalistycznych, bo to są czasy, kiedy też we Francji rodzi się egzystencjalizm. Wprawdzie sam termin zostanie dopiero w latach 40. retrospektywnie użyty, ale na przykład w 38 roku Sartre pisze Mdłości, czyli taką powieść, która uważana była za manifest tego nurtu. Oczywiście wiele z tych filmów powstaje wcześniej, to nie jest tak, że one zostały zainspirowane przez ten filozoficzny egzystencjalizm, ale widać, że to jest jakiś taki wspólny klimat. Natomiast Sacha Guitry, on właśnie sobie żartuje, to wszystko jest takie lekkie, nawet jak opowiada o tym bohaterze tak ciężko doświadczonym przez życie, osieroconym, właśnie zmuszonym do oszustwa albo posądzanym o różne rzeczy, uciekającym przed problemami, to wszystko jest raczej w formie takiej trochę farsy, takiego żartu. Nie ma tu nic z tego właśnie takiego trudnego, polityczno-ekonomicznego jakiegoś, nie wiem, męki lat 30. No, bohater jest też postacią, która zachowuje pogodę ducha i stąd może właśnie się bierze też to, że cała opowieść jest przefiltrowana przez jego wspomnienie i jego wrażliwość. No, on stara się wszystko obrócić na dobrą kartę, no bo jest też człowiekiem, który twierdzi na przykład, że pieniądze nie mają żadnej wartości, jeśli się ich nie wydaje, więc on jest bardzo szczęśliwy, że wszystkie pieniądze, które miał, stracił, bo to sprawiło, że był szczęśliwy. W ogóle też fajnym paradoksem tego filmu jest to, że bohater zbiera bardzo dużo pieniędzy, póki jest oszustem, a gdy postanawia żyć uczciwie, to traci te wszystkie pieniądze, na końcu zostaje policjantem. Nawet jak wygrywa w kasynie, to nikt mu nie wierzy, wszyscy myślą, że on oszukuje i w pewnym sensie wpychają go właśnie na tą ścieżkę. On ma tutaj coś trochę wspólnego, jest w pewnym sensie obydwoma tymi bohaterami za naszą wolność René Clera, to znaczy i tym, który się dorabia, ale też tym, który lubi żyć tak swobodnie, szczęśliwie, bez przywiązania do pieniędzy. Pewnie go wiąże jeszcze z tym właśnie nurtem, czy to populistycznym, czy tym czarnym realizmem pochodzenie, ale warto powiedzieć jeszcze o tym filmie z jednego powodu. Bardzo fajnie, że mamy go w tym przeglądzie, bo jednak trzeba pamiętać, że lata 30. we Francji zawsze się mówi o Vigo, który nie był oglądany. Zawsze się mówi o czarnym realizmie poetyckim, który był oglądany, ale to jest kilka lat, w zasadzie druga połowa dekady i to jest kilka filmów, naprawdę. Jak policzymy nawet szeroko rozumiany ten nurt, no to ich będzie naprawdę kilkanaście. A przypominam, mówimy o kinematografii, która produkowała rocznie 100 filmów. Większość filmów francuskich, które powstawały, to były właśnie komedie bulwarowe. Filmy przygodowe, ale takie w duchu kolonialnym. Bym powiedział, gdzie Legia Cudzoziemska nie była po prostu jakąś metaforą ciężkich wspomnień, tylko opowiadała o walce dzielnych legionistów, którzy podbijali Indochiny czy Afrykę. Było bardzo dużo takich komedii właśnie Pignola, no to on jest dobrym przedstawicielem takiej właśnie nurtu komedii plebejskiej. W jego filmach pojawia się, gwiazdą zostaje Fernandel, który później będzie największą gwiazdą kina komediowego francuskiego pierwszego tego okresu powojennego. Więc kino francuskie tamtego okresu miało bardzo wiele twarzy, ale oczywiście no niestety tak to wygląda w całej refleksji o historii kina, że często krytycy, filmoznawcy lubią dawać największy nacisk na to, no, co najbardziej lubią. No, może powiedzmy, że coś, co ma największą artystyczną wartość, ale to oczywiście jak zwykle jest kwestia gustu. Więc bardzo często dyskusja o kinie francuskim lat 30. sprowadzana jest właśnie do Brzasku, do Ludzi za mgłą, do Jeana Renoira. No ale oprócz tego
Był tam romans Schulera, czy opowieść Schulera i cała masa filmów, które pewnie w tej chwili już są zapomniane, w każdym razie zapomniane w naszej części Europy, we Francji wciąż są żywe. No, w Polsce bardzo popularne były wszystkie filmy z Maurice'em Chevalierem. To był po prostu gwiazdor, jeszcze z tego okresu francuskiego, bo on oczywiście później grał w Stanach Zjednoczonych, ale to był jeden z najpopularniejszych gwiazdorów kina w ogóle, więc francuskie kino było potężne, wieloaspektowe, no i trzeba o tym pamiętać. Nawet pomimo tego, że tworzyli tacy wybitni twórcy jak Renoir i był tak wspaniały aktor jak Jean Gabin, no to jednak była też cała masa innych postaci. No właśnie Sacha Guitry jest jedną z nich i on świetnie tutaj reprezentuje te dwie rzeczy. Z jednej strony, tak jak wspomniałeś, tą taką popularną, trochę plebejską, rozrywkową jego stronę, a z drugiej strony właśnie tą literacką, bo tak jak wspomniałem, to są czasy, kiedy literaci bardzo się kinem zajmują i jest świetna anegdota, która moim zdaniem to idealnie pokazuje właśnie te takie literackie zaplecze. François Truffaut kiedyś przywoływał taką sytuację. Nie wiem, czy ona miała miejsce naprawdę, ale jeśli nie, tym gorzej dla prawdy. Podobno, kiedy realizując właśnie romans Schulera, w jednej ze scen operator zaproponował, że zaczniemy od ujęcia na świecznik i później przejdziemy do bohaterów. To Sacha Guitry z takim podobno politowaniem i takim wyrozumiałym uśmiechem powiedział, ależ mój drogi, przecież świecznik nie ma żadnych linii dialogowych. Ce film, je l'ai conçu et je l'ai réalisé moi-même. La musique en a été composée par mon ami Adolphe Borchard. Staraliśmy się opowiedzieć wam o tym kinie lat 30. francuskim, wielopostaciowym i do dzisiaj bardzo interesującym. Takim zwieńczeniem musi być wspomnienie jednak o tym, co stało się później. I nie mam na myśli tutaj kolejnych dekad, o których być może kiedyś w przyszłości opowiemy, bo kino francuskie zawsze było bogate i ciekawe, ale winni jesteśmy parę słów wytłumaczenia, w jaki sposób też ten nurt dobiegł końca. Oczywiście trudno powiedzieć, czy on mógłby się rozwijać naturalnie, gdyby nie II wojna światowa. Być może i tak dobiegłby swojego naturalnego kresu, no ale oczywiście takie wydarzenie, które no, zburzyło cały porządek świata w latach 40., musiało też dotknąć Francji bardzo mocno, chociaż trzeba pamiętać, że nie tak mocno jak na przykład naszej części Europy. No, u nas oczywiście wojna była totalną jakby rzezią, destrukcją, hekatombą i nie było mowy o kręceniu filmów. To był koniec polskiego przemysłu filmowego. We Francji tak źle nie było. Francuzi dalej mogli kręcić filmy w czasie II wojny światowej i zresztą wiele ważnych filmów wtedy powstało. Z jednej strony, tak jak mówiłem, Marcel Carné kręci swoich komediantów, którzy byli wielką superprodukcją, aż trudno w to uwierzyć. Chociaż powstawali w Nicei, czyli w tej Francji Vichy, tej części, która nie była okupowana bezpośrednio przez Niemców, a jedynie no, jakimś takim marionetkowym krajem. Z drugiej strony zaczynają się nowe kariery ważnych twórców, Henri-Georges Clouzot. Natomiast tak się składa, że większość naszych tutaj bohaterów dzisiejszych, René Clair, Julien Duvivier, Jean Renoir, Jean Gabin, oni wszyscy emigrują, wyjeżdżają no, do Stanów Zjednoczonych. W przypadku René Claira, no to sytuacja była może mniej dramatyczna, bo on po prostu niezadowolony z przyjęcia filmu Ostatni miliarder, można powiedzieć, obraził się na krytykę filmową francuską, na widzów francuskich i przyjął zaproszenie Aleksandra Kordy. Wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie nakręcił film Duch na sprzedaż. Bardzo fajną komedię o amerykańskim milionerze, który przyjeżdża do kraju przodków, do Anglii, kupuje zamek i chce go przewieźć do Stanów Zjednoczonych. Tylko razem z zamkiem przewozi ducha swojego przodka. Absurdalna sytuacja, bardzo angielski film, oparty właśnie na zderzeniu mentalności Brytyjczyków i Amerykanów, realizowany przez francuskiego reżysera. Taka komedia właśnie z wątkiem nadnaturalnym i Claire trafia do Stanów Zjednoczonych, no i tam realizuje takie klasyki komedii, jak właśnie Ożeniłem się z czarownicą, Zdarzyło się jutro, również filmy takie fantazy, czy na przykład że adaptacja Agaty Christie Nie było już nikogo. Chyba najlepszy z tych filmów nakręconych przez Francuzów w Stanach Zjednoczonych, bo oni szczerze mówiąc takiej wielkiej kariery w Hollywood nie zrobili, w przeciwieństwie do tych niemieckich emigrantów, którzy naprawdę ukształtowali hollywoodzkie kino.
ci Francuzi, czy Clair, czy Duvivier, czy Renoir, jednak no tak do kanonu się nie wpisali. Nie widziałem wszystkich z tych filmów oczywiście, ale chyba i nie było już nikogo, to najbardziej udany z nich. Ja jeszcze myślę, że wskazałbym Zdarzyło się jutro, bo to jednak jest film, który zdobył dużą popularność. On nawet potem funkcjonował, na jego podstawie zrealizowano później serial, który rozwijał te wątki. Więc myślę, że Clairowi się jednak coś tam udało zrealizować, choć trzeba przyznać, że on bardzo mocno zgubił swoją francuskość, bo on po prostu... oglądając te filmy, można odnieść wrażenie, że to jednak był brytyjski reżyser, który stworzył taką właśnie... Jak mieliśmy te odcinki o literaturze angielskiej, no wspomnieliśmy o tym takim brytyjskim sznycie. No i Clair jak kameleon upodobnił się do tego sznytu. No i co? No po wojnie wrócił do Francji i z wielkim powodzeniem robił kolejne filmy, które co prawda raczej go wpisały w ten nurt kina papy, z którym tak zdecydowanie walczyli młodzi gniewni z Cahiers du Cinéma, czyli twórcy nowej fali. Ale to też jest częsta droga tych właśnie mistrzów, bo jeszcze twórcy, którzy zaczynali w latach 20. jak Jean Apsztajn, czy Marcel Lherbier, Abel Gance, oni różne mieli przygody w czasie lat 30. ciągle realizować. Bardzo dużo realizowali tych filmów, różne drogi były w czasie II wojny światowej, ale po II wojnie światowej również w latach 50. realizowali filmy, bardzo duże filmy. Filmy, które miały swoją publiczność, ale to jest właśnie bardzo ciekawy motyw, że te filmy zostały unieważnione trochę przez eksplozję nowej fali. To jest też bardzo ciekawe, jak co by się wydarzyło z Jeanem Vigo, jakby tworzył, czy czasem nie zostałby jednym z filmów twórców kina papy, a nie patronem nowej fali. Te imigranckie historie są też o tyle ciekawe, już tutaj wspomniałem przez lekkie porównanie do tych twórców, którzy uciekali z Niemiec i Austrii, uciekali albo no po prostu wyjeżdżali, bo nie zawsze się to działo w panice. Interesujące jest też to, o tym nie wspomnieliśmy, to jest też jakieś oblicze kina francuskiego lat 30., że oni bardzo często w pierwszej kolejności zatrzymywali się właśnie we Francji. I dzisiaj są to filmy trochę zapomniane, takie, których ja szczerze mówiąc w większości nie widziałem, ale we Francji w pierwszej połowie lat 30. filmy nakręcili Fritz Lang, Robert Siodmak, Max Ophüls, Anatol Litwak, Billy Wilder, Georg Wilhelm Pabst. Pabst później wrócił akurat do Niemiec, no został takim reżyserem też gdzieś tam w orbicie jakby no, tego kina III Rzeszy, takiego faszystowskiego. Natomiast cała reszta ostatecznie wylądowała w Stanach Zjednoczonych. No i dzisiaj właśnie chętnie się mówi o tym, jaki wpływ na kino noir, ale też na inne gatunki, na styl właśnie miała ta niemiecka taka emigracja. Natomiast ci Francuzi wydaje się, że no nie odcisnęli takiego piętna na kinie amerykańskim. Nie ma czegoś takiego jak taka francuska szkoła w Hollywood. Co ważne, też oni właśnie wszyscy powracali, bo i Clair i właśnie Duvivier, i Renoir, czy jako aktor Jean Gabin, oni jednak wszyscy wrócili do Francji i z różnym powodzeniem tutaj dalej kontynuowali swoje kariery. Jaki jest ich status w historii kina dzisiaj? To znaczy, jak myślisz, co dzisiaj z tego jest takie najbardziej pamiętane? Czy jakiś wpływ na dzisiejsze kino dalej tutaj istnieje? Wspomniałeś, że w latach 30. uformowały się właśnie te konwencje, czy takie typy francuskiego kina, które do dzisiaj jakoś istnieją. Ale czy wydaje ci się, że dla współczesnych twórców to dalej jest jakiś punkt odniesienia, czy raczej jest to taka nieuświadomiona tradycja, która po prostu swoją drogą biegła? Czy oglądając współczesny film możemy dostrzec jakieś nawiązania, nie wiem, do Renoira, czy Marcela Carné? Mi się wydaje, że jest to dość widoczne. To nie wiem oczywiście, czy są świadome nawiązania akurat do tych twórców, ale wydaje mi się, że te pewne drogi francuskiego kina zostały ugruntowane i oni twardo po nich idą. To też jest trochę tak, że kino francuskie było olbrzymią, bardzo popularne w latach 30. W Polsce też było bardzo popularne w latach 60., 70., no ale obecnie to również jest potężna kinematografia, w zasadzie u nas nieobecna. Do nas dochodzą albo, że tak powiem, hardkorowe, arthouse'owe kino, albo docierają do nas pojedyncze komedie, które akurat zebrały tam powyżej 10 milionów. To jest główna reklama francuskich filmów wyświetlanych w Polsce. Ponad 10 milionów w samej Francji. I to są akurat te filmy, które bardzo mocno wpisują się w tą tradycję Pignola. Czy jakieś takie satyry społeczne. Satyry społeczne oparte też bardzo mocno na takiej etniczności, na tych drobnych różnicach między Paryżanami a tymi z południa, czy tymi z północy. Albo migrantami. Albo polegające w bardzo dużej mierze na zabawie językiem. Jeśli na przykład nie władamy francuskim dość dobrze, no to większość żartów umyka.
Myślę, że takie politycznie zaangażowane kino francuskie, które jest bardzo popularne, no, to jest bezpośrednie wyciągnięcie z Renoira. Oczywiście Renoira, pewnie przefiltrowanego przez Godarda i nowofalowców, ale to jest ta sama ścieżka. Jeśli popatrzymy sobie od reguły gry, no to reguła gry jest wciąż filmem bardzo aktualnym, opowiadającym o społeczeństwie francuskim w kontekście właśnie takim politycznym. René Clair myślę, że również jest człowiekiem, który odcisnął niebagatelny wpływ na te komedie, do których wracamy. Jak jest z tym czarnym realizmem? To jest pewnie najbardziej ciężka sprawa do wytłumaczenia, ale wydaje mi się, że on właśnie poprzez kino noir, które potem odrodziło się we Francji w postaci chociażby filmów Melville'a, i co jakiś czas wracają do nas francuskie filmy kryminalne, które są właśnie zatopione w takim właśnie czarnym sosie, no to one co prawda pewnie odwołują się też do innych tradycji, ale to jest wyraźna ciągłość. We Francji nie nastąpiło coś takiego jak w Polsce, gdzie nie ma kontynuacji. We francuskim kinie to jednak jest tradycja duża. Francuzi oprócz tego są bardzo też, trzeba pamiętać, przyczuleni na punkcie ważności swojej kultury, na punkcie doceniania swoich twórców, czasami nawet, może nawet przeceniania w kontekście dokonań na całym świecie, ale no to są, oni jednak są dumni z tego, że kino narodziło się we Francji, wedle tej interpretacji, że pojawiło się tam tyle ważnych ruchów, tylu ważnych twórców, więc myślę, że ten okres jest wciąż żywy, wciąż emanuje. Dobrze, że w tym podsumowaniu wspomniałeś właśnie o regułach gry Renoira. Już to zapowiadałem wcześniej, ale na tym filmie kończymy i możemy to potraktować jako zajawkę, bo ten film pewnie jest jednym z najbardziej aktualnych i do dzisiaj żywych i w recepcji, i w ogóle w takim swoim społecznym znaczeniu. Ten film, tak jak i wszystkie inne najważniejsze, o których mówiliśmy, możecie oczywiście oglądać na platformie Flix Classic, ale właśnie Renoirowi, jego filmowi Reguły Gry poświęcony zostanie specjalny odcinek, na który już w połowie miesiąca zapraszamy, a tymczasem żegnamy się i już przygotowujemy się do następnego przeglądu, który zabierze nas w trochę inne filmowe rejony. Do usłyszenia. Do usłyszenia.